Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w nowej serii i to chyba każdy dobrze wie, co to za seria, to jest Skyrim. Tak jest, gramy też w Teso, ale że Teso mi się wkręciło bardzo fajnie, no to postanowiłem też zacząć grę w Skyrim, oczywiście po polsku, legendarna wersja. No i myślę, że to będzie bardzo, bardzo długa i bardzo fajna podróż po świecie Skyrim. Tak więc rozpoczynamy nową grę. Ja będę grał na padzie. No i miejmy nadzieję, że wszystko będzie ładnie chodziło. Bez żadnych zawiasów. Zaś na zwojach spisana przepowiednia prastara wieszczy czas czarnych skrzydeł. Okej, okay. Konie ze Skyrim są wytrwałe i silne, a wytrzymałością nadrabiają niedostatki szybkości. I standardowy początek gry. Tak więc oczywiście Bethesda Studios prezentują nam Skyrim. Oczywiście Elder Scrolls 5. Skyrim! Witajcie w świecie Skyrim. Ogólnie taki podekscytowany jestem na tą grę, że nawet sobie nie wyobrażacie. Okej, wszystko super płynniutko chodzi. Tak więc jak tutaj już zaczną gadać, albo właśnie tutaj mamy menu, tak więc ustawienia i może tylko troszeczkę dźwięk, muzyka jest nisko, głos, kroki, efekty, głośność. No dobra, myślę, że mnie dobrze słychać, tak więc będzie dobrze. Ej, ty, nareszcie, dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, a? To Ulfric Gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfric? Jarl Wichrowego Tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy. Ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Rorikstedt. Ja pochodzę z Rorikstedt. Panie generale, Kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz! Bóstwa, proszę, pomóżcie mi! Okej, dojeżdżamy już tutaj. Generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A, Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Tak, tato. Dobra, stary tutaj wyrzuca dziecko, żeby nie patrzyło na egzekucję, a my tu jedziemy. Dlaczego się zatrzymujemy? Na ścięcie głowy. Jak myślisz? Koniec trasy. Ogólnie kiedyś tak dla fanu grałem sobie w Skyrim. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Tak. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Życie swoje imię. Po kolei.
Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulfric Gromowładny, jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt, jarlu Ulfriku. Ralof z Rzecznej Puszczy. No niestety, wszyscy idą na pewną śmierć. Lokir z Rorikstead. Nie, nie jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić! Stój! Nie zabijesz mnie! Łucznicy! Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? To daleko uciekł. Ej, ty! Podejdź tu. Okej. Kim jesteś? No właśnie, kim jestem? A więc na pewno nie będziemy wyglądać jak tamten ork. Mieszkańcy Górnia, no orkiem nie będę. Redgardzi z Hammerfell są najbardziej utalentowanymi wojownikami Tamriel i wyróżniają się wytrzymałymi organizmami oraz odpornością na trucizny. W boju mogą korzystać z zastrzyku adrenaliny. Wysoki elf. Na swej ojczystej wyspie Somerset określani są mianem Altmerów. Najbardziej uzdolnieni w zakresie sztuk tajemnych spośród wszystkich ras. Ich moce wysokie urodzenie pozwala na szybką regenerację magii. Okej, elfy to są bardzo ciekawe ogólnie stworzenia. Cesarski to nie będziemy cesarskim też. Breton to też człowiek, ale chyba tak, będziemy Redguardem. Okej, rasa już wybrana, tak więc teraz ciało. Płeć, no to oczywiście będzie mężczyzna. Wygląd domyślny, możemy tutaj wybrać domyślny wygląd, któryś się będzie mi podobał. Ten nawet fajnie wygląda. Dobra, to jako bazę użyjmy sobie tego, odcień skóry. Totalnie czarny, dawaj będziemy tacy, ale... Kozaczek. I postura to pewnie tak mięśnie, no to będziemy dobrze zbudowani. Okej, głowa, to tutaj cerę możemy zmienić. Nie, na gładziutką. Pył na twarzy. Kolor pyłu, blizny, czy jakieś będą, nie będzie żadnych blizn. Barwy wojenne, to też jest fajna rzecz, w którą można przywdziać naszego bohatera. Te są nawet fajne. Ale chyba kolor zmienimy na czarny, żeby jeszcze bardziej go nie było widać. Zobaczmy, co tu się dzieje. No to jest ogólnie najważniejsza część teraz gry, bo tak będzie nasz bohater wyglądał. Dobra, te na oczy mi się podobały. O. Okej, twarz, kształt nosa. O. Jakie nosy, kurde. Nie, ten był dobry. O, ten, wysokość nosa. No dobra, niech będzie długi, no ale nie aż tak. Długość nosa. Jaki kichol. Nie, no dobra, bez przesady. Tak pół na pół mniej więcej. Szerokość szczęki. Dobra, to tutaj tak nie za bardzo widać. Wysokość szczęki, wysunięcie szczęki. To takie simsy się zrobiły. Kolor policzków normalne, zmarszczki oczywiście bez żadnych zmarszczek. Kolor nosa. Kolor czoła. Normalny, okej. Okay. Oczy, kształt oczu. No te, jakie ma, mi się podobają. Kolor oczu. Wow. Te są grube. Sharingan prawie. O, te są też kozaczki, ale nie, taki trochę creepy wygląda, ale w tych czarnych naprawdę super. Wysokość oczu, rozstaw oczu, wszystko zostawiamy, głębokość, cienie powiek, dobra. Brwi sobie daruję, usta też, włosy. Jakie boczki.
Ogólnie nie lubię zarostu w postaciach, chociaż taka brudka. O, coś takiego, może jeszcze z wąsami. No dobra, niech będzie kolor włosów i jeszcze włosy możemy mu jakieś tutaj dobrać. Jakiegoś irokezika może? Taki ciężki irokez. O. A tutaj, aha, z albo bez warkoczyka. Tak też fajnie wygląda w tych włosach. Zobaczymy, co tutaj jeszcze można wybrać. Dobra, tutaj za dziadka, no to nie, wybieram jednak te dłuższe włosy. O, właśnie. Tak fajnie, zaraz, dobra. Wszystko gotowe, no to teraz X chyba gotowe, nie? Chcesz zakończyć i nazwać swoją postać, tak? Tak więc będziemy się nazywać oczywiście, o, Kazimierz. A dlaczego nie mogę pisać nic? Ej, no co jest? Dobra. Kazimierz. Niech tak ma na imię. No i git. Co cię tu sprowadza? Kazimierz. Jesteś redgardzkim mieczem do najęcia? Żeglarzem ze Strosm Kai? Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Hammerfell. Za kapitanem więźniom. No okej, no niestety idziemy na ścięcie. Na pewną śmierć, tak więc to będzie bardzo szybka gra. 12-minutowa. Ulfriku Gromowładny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generale Tulliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Będę twoją pierwszą ofiarą! Ten jak się tutaj z tłumu wyszedł, no nie wiem, czy by mi się tak spieszyło na śmierć, ale no też... No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Sovngarde woła! Już się pogodził ze śmiercią i chce mieć to już za sobą, no. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Boom! I po głowie, ładnie, głowa spłynęła do... Wy cesarskie gnidy! Do pudełeczka. Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym! Nieustraszony, aż do śmierci. Jest tutaj no dobrze, Rudolf. Bierzemy następnego więźnia. No, coś tutaj no, lata. Słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, więźniu. Bez wygłupów. No i niestety przyszła nasza kolej na ścięcie głowy. Oj. Ciekawe, jaki puls ma teraz nasz bohater. No i proszę bardzo. Smok. Wartownicy, co widzicie? Wow. No grubo. Okej, tak więc mamy teraz już całkowitą władzę nad naszym bohaterem. Jarlu Ulfriku, cóż to? Czyżby legendy okazały się prawdą? Legendy nie palą wiosek. Okej. Musimy się ruszyć natychmiast! Przez wieżę! Dalej! Dobra, to idziemy przez wieżę, ale chyba musimy za nim iść, za Rudolfem.
I Urlik gromowładny. Jeszcze jedna sekunda z tym smokiem. Musimy oczyścić. Pięknie, uwielbiam takie rzeczy. Dobra, smok odleciał. Co teraz, jeszcze wyżej? Zobacz, czy chyba się nie da. Wyjść. To długi skok, ale powinno ci się udać. Trzymaj się! Dobra, może znajdziemy inną drogę. Jest, udało się. Dobra. Tutaj na razie jeszcze chyba nie będę mógł nic zbierać i tak dalej. To taki szybki samouczek. O ja, dziecko! O ja! Wciąż żyjesz? Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj się blisko mnie! Okej. Gunnar! Gdzie jest smok? Ja muszę znaleźć generała Tulliusa i pomóc w obronie! Niech bogowie mają cię w opiece! Dobra, to teraz za Hadwarem idziemy. A jak tutaj sprint? Tutaj się kłóca. No potężnie. Tutaj niestety już są ofiary. Proszę bardzo, magicy też próbują osłabić smoka. Dobra, coś za cicho. Za cicho jednak są te głosy, tak więc jeszcze zmienimy dźwięk i głos. A nie, są na najwyższym poziomie. To efekty troszkę zmniejszymy i kroki, żeby głos był lepiej słychać. Okej. Szybko się zapiszę, no i dobra. Padaj, cholera, padaj! Ralofie, ty przeklęty zdrajco! Zejdź mi z drogi! Uciekamy, Hadwarze! Tym razem nas nie zatrzymasz! Dobrze! Mam nadzieję, że ten smok zabierze was wszystkich do sobie! Wow. Hej, ty! Szybko do grodu! Za mną idź! Dobra, i teraz możemy zdecydować, za kim biegniemy, czyli za... Dobra, idę za nim. On wydawał się w miarę okej, no i chyba ma władzę. Dobra. Tak więc warto iść chyba za ludźmi, którzy mają władzę. Tak mi się wydaje. Dobra, kolejny loading screen, tak więc z tego co pamiętam, to chyba w Skyrim nie były one zbyt długie. Tylko nie wiem, bo grałem i w wersji na kompa oraz w wersji na Xboxa 360. I chyba to jednak na kompa były dłuższe. Dobra. Chyba tylko nam się udało. Czy to naprawdę był smok? Z tych, które zwiastują kres czasów? No tak, no był to smok. Powinniśmy iść dalej. Chodź tutaj, może uda mi się zdjąć te więzy. No dawaj, zdejmuj mi to. No i proszę. Rozejrzyj się, powinno być sporo sprzętu do wyboru. Ja sprawdzę, czy znajdzie się coś na te oparzenia. O właśnie, i tak możemy teraz sobie wyjść do posaż. Na widok naszej postaci, a tak ogólnie możemy też... W jednej z tych skrzyń powinien być jakiś miecz. Dobra. Rozejrzyj się. Okej. Przeszukaj tutaj pusto. Kazimierz. Kazimierz strój. A mamy onuce, mamy szorstką tunikę. Aha, no dobra. Może w jednej z tych skrzyń będzie pasujący na ciebie pancerz. No dawaj. Jest cesarski lekki hełm i 3 złota. Oczywiście bierzemy to i teraz wyposażmy naszego bohatera właśnie w cesarski lekki hełm. Pancerz 12. Okej. Tutaj jeszcze... Może w jednej z tych skrzyń będzie pasujący na ciebie pancerz. Czyli jak teraz wyglądamy? Przekomicznie. I tutaj ogólnie to mi się Może podoba. W jednej z tych skrzyń będzie pasujący. Można wziąć wszystko. Czyli mogę wziąć sobie ten miecz, mogę wziąć sobie tą miskę, mogę wziąć nawet to, tą ścierkę. Nie mogę. No ale dobra. Skrzynia wartownika, lekka zbroja, żelazny miecz, lekkie buty i klucz do grodu Helden. Wyposażmy teraz w to naszego. Naszą postać, tak więc cesarska lekka zbroja, pancerz plus 25, lekkie buty plus 7, już 44.
No i miecz. Tak więc obrażenia plus 8, czyli to jest ten sam miecz, co był tutaj. Nie zatrzymujmy się. To coś jeszcze tam jest. Dobra, jeszcze tutaj była jedna skrzynia chyba, czy nie? Nie, już nie ma więcej skrzyni, okej? Dobyliśmy miecza. No i tak właśnie, tak wyglądamy. Czyli jak oni, jak ci tutaj, co w sumie chcieli nas zabić, ale nie wiedzieli dalej, za co. Tędy. Dobra. Aha, i tak możemy też włożyć broń z powrotem X-em. Dobra, zobaczmy jak wyglądamy. No fajnie, ale ten strój nie za bardzo mi odpowiada. Daj mi chwilkę. Zabrakło mi tchu. O, pierwsza walka. Nie trzeba było tu przyłazić. Za Ulfrika i Skyrim! Tego właśnie chcesz, co? Kurde, nie trafiłem jeszcze ani razu. Niski poziom kondycji już, a nie trafiłem ani razu. To nic. Pięknie. Tego Steso nie ma. Dobrze. Zobaczmy, czy uda mi się otworzyć te drzwi. Dobra, to ty otwieraj drzwi, a ja tutaj mogę ich przeszukiwać. I tak, mamy żelazny młot bojowy, to jest pewnie dwuręczna broń. I futrzane rękawice wezmę. One są lepsze niż te, które obecnie mam. Aha, bo ja chyba nie miałem żadnych rękawic, to teraz mam. Tutaj wszystko to samo i żelazny topór bojowy. Igun Jar, żelazny topór bojowy, obrażenia plus 1, czyli lepszy jest niż nasz miecz, tak więc bierzemy też go. Żelazny topór wojenny, ok. Tak więc teraz z toporem jednoręcznym będziemy walczyć, bo jak wiecie, ja lubię walczyć z bronią jednoręczną oraz z tarczą. Dobra, tutaj chyba nic nie ma, kapustę można nawet wziąć, to jest super. Ok, lecimy dalej. LT, aby blokować, no to wiem już. Uwaga! No, tam było chyba trzech przeciwników, ale smok nam tutaj zawalił przejście. Cholera, ten smok łatwo się nie poddaje. Bardzo dobrze, że przejście się... Musimy uciekać z Helgen, już! Ci cesarscy mają tu mikstury, przydadzą się! Dobra, walczymy. Jest tam kto? Oj, dostałem. Pięknie. Koniec. Zatknę twą głowę na górze. To by było na tyle. Okej, tak więc oczywiście ich przeszukajmy. Żelazny wielki miecz, dwuręczna broń, nie? Okej, porozglądajmy się, co tutaj się dzieje. Ognisko, coś przy ognisku można było robić chyba. O. Bażanta bierzemy i królika, to mamy już, gdzie tutaj się wchodziło w... statystyki, system, a gdzie ekwipunek? Nie możesz czekać na tym obszarze. No nie wiem, dobra, jeszcze gra mi pewnie powie, gdzie to się robi. Okej, co tutaj mamy w beczce? Mikstura pomniejszego uzdrowienia, kondycji i magii. Pięknie. Mamy miksturki. Tutaj oczywiście się można też porozglądać. Sól. Jest jakaś kosza. No nie będę brał. O, tutaj kolejna miksturka uzdrowienia. I w sumie tyle. Jeszcze beczka. Już? Dobra. Tędy. No dawaj. Lecimy dalej. Pokój tortur. Bogowie, wolałbym, żebyśmy ich nie potrzebowali. Okej. Okay. Co tutaj się dzieje? Po prostu... Pięknie. Rozwalony. Ten podobny do mnie. Pomocy twoi towarzysze zjawili się w samą porę. Tym chłopcom najwyraźniej nie spodobał się sposób, w jaki zabawiałem ich kamratów. Nie wiesz, co się dzieje? Smok atakuje Helgen. Smok? Proszę, nie zmyślaj. Okej, księga smoczego dziecięcia.
No. Aha, to tylko tyle. No dobra, można wziąć. Tutaj mamy żelazny sztylet. A w plecaku kolejna miksturka, 4 wytrychy. Drony, rzeczywiście słyszałem jakieś dziwne dźwięki dochodzące stamtąd. O, jest. Musimy się pięknie. Stąd wydostać. Jest tarcza. Nie masz nade mną władzy, chłopcze. Żelazna buława. Nie słyszysz mnie? Powiedziałem, że gród został zaatakowany. Zapomnij o tym, starcu. Pójdę z tobą. Chwileczkę. Zdaje się, że w tej klatce coś jest. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. Kurde, jak się wchodziło w ekwipunek. Pokaż na mapie statystyki. System. Zerwane kajdany. Może udać się otworzyć ją wytrychami. Przyda nam się wszystko. Dobra, tu jest sprint, ale jasne, zabierz wszystko, proszę. Chuj wie. Łap co się da i ruszajmy. Dobra, drzwi do klatki, ale tam chyba nic nie ma. To tutaj. Ruszaj lewym stickiem, żeby obrócić wytrych, po czym prawym, żeby obrócić zamek. Możliwość obracania zamka, póki nie złamie się wytrych, jest tym większa, im bliżej wytrychowi do właściwej pozycji. Dopiero umieszczenie wytrycha we właściwej pozycji pozwoli na pełen obrót zamka i otwarcie go, ok. O! No i pięknie. Udało się otworzyć. I teraz możemy go przeszukać. I teraz tak, miksturka magii, dużo złota. Kaptur nowicjusza, który nie dodaje w ogóle pancerza, ale zwiększa magię o 30. No ja na razie nie będę korzystał z magii, tak więc nie. Księga czarów Iskry. I teraz by pasowało ją przeczytać, ale jak ja mam wejść w ekwipunek? Nie wiem, no dobra, pozbierajmy te złoto. To... Aha, chyba jednak miałem też tutaj to otworzyć. Okej. Okay. No prawie. Pięknie. Otwarte. I co tutaj się dzieje? Tutaj nic nie ma. Kompletnie. Kości same. No to została ostatnia tutaj do otwarcia. I będzie poziom 16 w otwieraniu zamków? Pięknie. A tu też nic nie ma. To ja coś... A, przecież to ma wartość 305, a to 153, no to biorę to, jasne, że biorę. Pozwól mi pracować, chyba że zamierzasz... No dobra, pomóc. No co ja tutaj mam zrobić? Ucieknij z Helden, No dobra, ej, no już chyba wszystko zrobiłem, czy nie? A, no, i tędy, dobra. W tym kierunku nie ma wyjścia, wiesz. Okej, okay, tutaj też możemy pootwierać zamki, zobaczmy, bo wiecie już, jak oglądacie mnie od dłuższego czasu, że ja lubię się rozglądać. O! O nie, ale jeszcze 15 wytrychów, to spokojnie. Już prawie. W drugą stronę. Pięknie. Otwarty i jest poziom, tak jest. Poziom 16, czyli w sumie nasz poziom też wzrasta. A jak się wchodziło też w umiejętności naszego bohatera? Kurde, nie wiem, gra nam to na bank powie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj kolejne drzwi. Nic nie ma. O, tam coś się chyba dzieje. Ależ no minimalnie. O! Złamał się drugi nam wytrych. Pięknie. A co tutaj mamy? Mieszek z hajsem, 6 złota i przeszukajmy szkielet, 3 złota i mączka kostna. No dawaj, zobaczymy. Okej, dalej. Dobra walka? Nie, to są nasi. A ja oczywiście się porozglądam. 9, mączka kostna znowu i tutaj gromowładny żołnierz, który niestety nie wytrzymał. No i umarł. Poszarpana szata, to nie dziękuję. Lepiej trzymać się. Jeszcze, już mamy dużo złota, 58. Za to można coś kupić, ale dobra, w tym momencie ja zakończę ten odcinek. Tak więc bardzo fajnie się grało. Oczywiście Skyrim, no i co? Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Skyrim.